Cześć, z tej strony Lisek i dzisiaj lecimy z pierwszym Q&A-em na moim kanale. Oczywiście zadawajcie kolejne pytania w komentarzu, jak będziemy nagrywać kolejny odcinek, to będę właśnie brał pytania z tego materiału. No i jeśli chcecie więcej takich odcinków, łapeczka do góry oczywiście, a my lecimy z pytaniami. Jak zaczęła się twoja przygoda z FIFA? Moja przygoda z FIFA rozpoczęła się w 2010 roku. Wtedy też dostałem na święta od rodziców wspólnie z bratem konsolę. Był to Xbox 360, wtedy jeszcze FIFA 09, później wyszła FIFA 10. Grałem na spokojnie z bratem, czy też tatą, czy też ze znajomymi. Później był jeden z turniejów w centrum handlowym. Wygrałem ten turniej, zgarnąłem też wtedy Xboxa 360. Zaczynałem grać pierwsze turnieje właśnie gdzieś tam na forum. Pierwsze nagrody, mniejsze, większe. No i tak się to wszystko rozpoczęło. Później FIFA 14, już wicemistrzostwo Polski na PlayStation 3. Później mała przerwa, bo gdzieś 15 i 16 to był okres, gdzie najmniej grałem w FIFA, tak? Bo wtedy to już scena w ogóle prawie nie istniała, turniejów było bardzo, ale to bardzo mało. No i od 17 to Food Champions naprawdę rozruszało całą tą machinę i tutaj turnieje są coraz lepsze, z coraz to lepszą pulą, no a od FIFA, nie no, od FIFA 17 też zacząłem nagrywać z powrotem na YouTubie. Gdyby nie FIFA, to co byś najprawdopodobniej robił? Bardzo ciekawe pytanie. Ja ogólnie z zawodu jestem geodetą, to znaczy skończyłem studia inżynierskie na Politechnice Śląskiej, więc jestem inżynierem. No ale mniej więcej w tym samym okresie, kiedy zaczynałem też, kończyłem studia inżynierskie, to rozpocząłem moją przygodę, jeśli chodzi o YouTube. No więc zależy też, jak tutaj skonstruować dokładnie to pytanie, bo gdyby w ogóle tej FIFA nie było, to prawdopodobnie byłaby inna jakaś pasja, inne hobby, które chciałbym realizować i zawsze dążyłem w życiu do tego, żeby moja pasja, moje hobby stało się w zasadzie całym moim życiem i żebym po prostu mógł zajmować się tym na pełen etat, powiedzmy. Dlatego już na studiach miałem pierwszą jakąś tam zajawkę na prowadzenie własnego biznesu. Później, jako że cały czas mi pasjonowało właśnie to środowisko internetowe, social media, YouTube, filmiki i tak dalej, jak to wszystko wygląda od za kulis, to też pracowałem właśnie w social mediach, prowadziłem tam fanpage'e, kręciłem materiały, odpowiadałem właśnie za tworzenie kontentu ogólnie pojętego, jakieś tam pozycjonowanie stron. Ale odpowiadając już konkretnie na pytanie, to gdybym w FIFA 17 był po prostu dramatyczny, to prawdopodobnie albo bym poszedł właśnie w geodezję, albo bym poszedł w social media, tworzenie właśnie filmików, jakaś grafika, coś ten deseń. Tak by było. Czy za streamowanie i nagrywanie na YouTube spodziewałeś się takiej sumy pieniędzy, czy twoim zdaniem jest to za mało? Wiesz co, ja rozpoczynając YouTube'a, powiedzmy w 2014-13 roku, nie spodziewałem się, że zarobię jakąkolwiek złotówkę na YouTubie. To może tak całkowicie od podstaw powiem. Rozpoczynając też granie FIFA, to dla mnie to też na początku i dalej, w dalszym ciągu jest ogromna zajawka, moja pasja. I jeśli w momencie, kiedy wracałem na YouTube'a, powiedzmy w 2017 roku, to ostatnią rzeczą, o której myślałem naprawdę, były w tamtym momencie pieniądze. Ja się autentycznie jaram, jak mogę się z wami dzielić moją rozgrywką, jak nagrywałem Akademię Liska, która niespecjalnie dobrze się oglądała, ale to było dla mnie naprawdę coś bardzo fajnego. Fajne uczucie, że ktoś chce mnie oglądać, ktoś chce śledzić moje poczynania. No ja się po prostu tym autentycznie jaram, a pieniądze są dodatkiem po prostu do tego. Ja się oczywiście bardzo, ale to bardzo cieszę w momencie, kiedy wspieracie mnie donate'ami, kiedy mam okazję współpracować z firmami. Pieniądze ogólnie są bardzo, ale to bardzo ważnym elementem w życiu każdego człowieka. Ale tak jak mówię, pieniądze to nie było, to na pewno nie było coś, o czym myślałem, kiedy zakładałem, czy to w 2013, czy to w 2017. No i oczywiście korzystając z tego, że to wszystko bardzo fajnie się rozwija, idzie w dobrym kierunku, to będę chciał też to fajnie jakoś poprowadzić biznesowo. Może coś swojego. Będziemy na pewno konsultować wszystko na grupie Drużyna Liska, czy to na Instagramie Lisek Podłoga HD, no bo wspólnie tworzymy ten kanał i zależy mi na tym, żebyście i wy byli zadowoleni. I bardzo podobne pytanie do poprzedniego. Ile pieniędzy zarobiłeś na YouTube? Tutaj wam się wyświetlają gdzieś dwa zdjęcia z 2017 i 2018 roku. Do czerwca 2018 będziecie mieli okazję zobaczyć, ile zarobiłem pieniędzy właśnie na YouTubie. Jeden miesiąc był bardzo fajny, albo z listopad, grudzień, styczeń, już nie pamiętam dokładnie. No ale to nie są kokosy, mówmy się, to nie są kokosy. Na to, ile czasu poświęcamy, to naprawdę te zarobki z reklam, jeśli chodzi o polskiego YouTuba, nie są wymarzone. No ale
musimy działać dalej. Jaki typujesz finał mundialu? Pozdrawiam, pozdrawiam również, panie Reszka. Nie mam pojęcia, czy jest to możliwe, jeśli chodzi o drabinkę turniejową, ale ja bym widział finał Brazylia-Francja, czyli dwie najlepsze drużyny z World Cupa. No ale tradycyjnie myślę, że Niemcy też tam bardzo mocno będą i zaciekle walczyć o ten finał. Francja-Brazylia, ewentualnie Brazylia-Niemcy, ale mówię, nie jestem przekonany, czy to jest możliwe w ogóle turniejowo. Kiedy będziesz w Kielcach? Aktualnie się specjalnie nie zapowiada, żebym zawitał do Kielc, ale bardzo mnie cieszy to, w jaki sposób odbieracie jakiekolwiek eventy, na których mam okazję się pojawić. Czy to właśnie ostatnio w Oświęcimiu, w Płocku, czy też w Rybniku, albo komentowanie w Poznaniu. Naprawdę jest, no serce rośnie po prostu w momencie, kiedy ja mam okazję się z wami spotykać, mam okazję z wami dzielić taką relację już na żywo, a nie tylko przez obiektyw kamery. Naprawdę jest mi bardzo, ale to bardzo miło i mam nadzieję, że takich okazji do spotykania się będzie coraz to więcej. Będą jakieś filmy z prawdziwego życia, na przykład vlogi albo tak jak Lachu na prawdziwej murawie. Myślę, że jest to jak najbardziej do zrobienia. Sądzę, że nagram vloga z mojego pobytu właśnie w Rosji, gdzie będę miał okazję oglądać mecz z poziomu trybun Polska-Japonia i zobaczymy jaki będzie odzew, jak wy to odbierzecie, czy będziecie chcieli więcej takich vlogów. Planuję również wakacje ruszyć z jakąś serią właśnie na Orliku, czy też na boisku. Też zobaczymy, jaki będzie wasz odzew. W piłkę grałem w zasadzie od małolata do 20 roku życia, 19, więc coś tam, jakieś tam moje przewrotki będziecie mieli okazję oglądać, fenomenalne. I kopanie po krzakach, no ale będzie na pewno śmiesznie, na pewno coś takiego planuję. Myślę, że już niedługo będziecie mogli mnie oglądać w takiej scenerii. Czy twoim zdaniem FIFA 19 będzie lepsza od 18? Mam ogromną nadzieję, że tak będzie, chociaż moim zdaniem 18 sama w sobie jest bardzo, bardzo dobra. Brakuje naprawdę kilku elementów, które wystarczyłoby wyeliminować i ta gra byłaby, no, byłaby git. Moim największym marzeniem jest to, żeby FIFA 19 miała jeden stały gameplay, żeby te karty miały od początku swoją wartość, żeby w lutym nikt nie wypuścił SBC o ikony i żeby te ikony również miały wartość i żeby te karty trafione w tych paczkach również były fajne. A w tym momencie mamy czerwiec, lipiec w zasadzie już i oni wypuszczają SBC jedno jakieś na miesiąc, bo fajne karty. W momencie, kiedy w styczniu, lutym, kiedy FIFA żyła swoim fajnym tempem, swoim fajnym życiem, to oni wypuszczali SBC o ikony i no i to zabijało powoli FIFA. Mam ogromną nadzieję również, że FIFA będzie dłużej żyła, że będzie można dłużej się cieszyć grą właśnie FUT Champions i że to wszystko pójdzie w lepszym kierunku, bo FIFA 17 moim zdaniem była lepiej poprowadzona właśnie w kontekście paczek, nagród za FUT Champions i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie grając FUT Champions i zdobywając top 100 nie mamy nawet gwarancji, że my zarobimy z tego 50 tysięcy końców. W 17, właśnie w tym okresie toców, były do wygrania najlepsze tocy z całej FIFA. Tam było 6 najlepszych toców, pamiętam jak się cieszyłem się, że taką paczkę będę miał i z tej paczki zarobiłem 1 000 000 końców. Tutaj mamy naprawdę, no, dramatyczną sytuację i mam nadzieję, że FIFA 19 będzie dużo lepsza też pod tym względem. Chodzisz do kościoła? Tak, chodzę do kościoła, jestem osobą wierzącą, no i dla mnie jest to ważna kwestia. Jakie są twoje plany na przyszłość? Czy dalej tylko FIFA i YouTube, czy zamierzasz zmienić za jakiś czas tą ścieżkę życiową? Bardzo ciężkie pytanie, myślę, że to wszystko będzie zależało od tego, w jakim kierunku pójdzie sama FIFA, no i ogólnie moja dyspozycja, bo dla mnie ważne jest to, żebym ja cały czas się rozwijał i cały czas moja gra była na wysokim poziomie. Nie mówię na topie, ale żebym mógł nawiązywać walkę z najlepszymi, przynajmniej w naszym kraju. I mam nadzieję, że będę w stanie to robić przez długi okres czasu. No zobaczymy też, w jakim kierunku pójdzie sama FIFA pod względem YouTube'a i pod względem sportowym. Aktualnie staram się jak najmocniej rozwijać, jeśli chodzi o YouTube'a, jeśli chodzi o FIFA. I mam nadzieję, że będzie mi to sprawiało cały czas tyle samo frajdy, co na początku. No i to jest... Zobaczymy, co przyniesie los, tak? Zobaczymy, co przyniesie los. Aktualnie cisnę, ile tylko wlezie, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Mam nadzieję, że to wy również zauważacie, że te materiały w jakimś tam stopniu z odcinka na odcinek są coraz to lepsze również jakościowo. A co będzie za kilka miesięcy, kilka lat? Czas pokaże. Dlaczego nie nagrywałeś ciągle, tylko dopiero po 3 latach powróciłeś i nagrałeś film? Sytuacja była w zasadzie bardzo, ale to bardzo prosta. Po FIFA 14 zakończyłem swoją pierwszą przygodę z YouTube'em. Bardzo mnie nudziło nagrywanie
kolejnego odcinka z kariery Liska, granie z komputerem i w zasadzie jedyną opcją, żebym ja mógł pograć z najlepszymi i wykazać się w jakikolwiek sposób, czy też na YouTubie, żebyście wy również mogli zauważyć, że całkiem nieźle mi idzie granie FIFA, no to było jedynie sezony online. FIFA 17 poszło Food Champions, stało się ono bardzo, ale to bardzo popularne, postanowiłem spróbować wrócić właśnie na YouTuba, powiodło się to, zrobiliśmy to wspólnie, no i w tym momencie idziemy wspólnie do przodu. Ile masz lat? Rocznik 1994, a więc aktualnie mam 23 lata, urodziny w październiku 23. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki Q&A wam przypadnie do gustu i troszkę poznaliście mnie bliżej, bo w sumie od ponad roku już nagrywamy, a jeszcze nie było takiego odcinka, więc mam nadzieję, że jesteście z tego zadowoleni. Zadawajcie oczywiście pytanie do kolejnego. Jeśli będzie fajne przyjęcie tego materiału, to myślę, że już niedługo, jeszcze w te wakacje, no u mnie to pojęcie niedługo, to jest oczywiście bardzo pojęcie względne, ale już te wakacje, jeszcze w te wakacje nagramy na pewno drugą część. Ja się będę z wami żegnał, trzymajcie się, siemano!